Wiemy, że całka z funkcji f od minus 1 do 5 jest 6, natomiast całka z funkcji g od minus 1 do 5 jest 1. I naszym zadaniem jest policzenie całki od minus 1 do 5, czyli po tym samym przedziale z funkcji 2 razy f plus 3 razy g. I tu mamy miejsce do wpisania odpowiedzi, więc ja skopiowałem to zadanie tutaj, tutaj je zrobimy, a potem sprawdzimy sobie odpowiedź. Czyli co? No po pierwsze musimy sobie przypomnieć własności całek i tu mamy sumę funkcji, więc pierwszą własnością, którą chcemy wykorzystać tutaj, to będzie taka, że całka no, oznaczona albo nieoznaczona z sumy dwóch funkcji f od x sumy albo różnicy, napiszmy to tak, f od x plus minus g od x, prawda? To jest suma albo różnica całek. Całka z f od x dx plus lub minus, no jak plus to plus, jak minus to minus, g od x dx. I to jest zarówno dla funkcji pierwotnych, jak i możemy tutaj dopisać całkę, przedział od a do b. No dobrze, czyli jeżeli skorzystamy z tego, to możemy naszą całkę przepisać w następujący sposób. Całka od minus 1 do 5 z 2 f od x plus 3 g od x. Czyli korzystamy z tej własności, to będzie suma dwóch rzeczy, prawda, względem tego plusa tutaj. Tak? To jest nasz plus, czyli to będzie, zamieniamy na sumę całek od minus 1 do 5 z 2 f od x dx plus całka od minus 1 do 5 z 3 g od x dx. I teraz drugą własnością, którą chcemy wykorzystać, no jest taka, co się dzieje z całką, jeżeli pomnożymy funkcję przez liczbę. No i ponownie, prawda, tę liczbę możemy wyłączyć przed znak całki, czyli dokładnie mamy taką własność, całka z liczba, no jak nazwać liczbę, powiedzmy alfa, z alfa f od x, to jest alfa razy całka z f od x dx. No i alfa to jest pewna dowolna liczba rzeczywista. No i znowuż całka może być oznaczona lub nieoznaczona, czyli tu możemy również dopisać przedział całkowy. No dobrze, czyli tutaj mamy taką sytuację, tu mamy dwa współczynniki, czyli teraz możemy to przepisać jako 2 całka od minus 1 do 5 z f od x dx plus 3 całki od minus 1 do 5 z g od x dx. No teraz wiemy, że jedna całka, prawda, całka z f jest 6, całka z g jest 1, czyli to jest 2 razy 6 plus 3 razy 1, czyli 12 plus 3, czyli 15. Zatem ta całka wynosi 15. Możemy tutaj wpisać 15. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.